Ja podczas uwielbienia widziałem człowieka, który stał właśnie tutaj na tej scenie i miał dwie nogi przybite gwoździami właśnie do tej sceny. I ten człowiek nie krwawił, ani nie cierpiał bólu z powodu tych gwoździ, ale płakał. Te gwoździe symbolizowały to, że on podjął decyzję o przynależności do drugiego człowieka i podjął decyzję o tym, że będzie kochał. I ta decyzja i te gwoździe świadczą o tym, że on chciał być przynależny do tego miejsca. I tak jest z każdym człowiekiem, który podejmuje decyzję o kochaniu. Amen. Amen.